Szanowni Państwo, serce rośnie, serce się raduje. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, żeby tak ciepło, jak tylko możliwe, z Wami się tutaj przywitać. To jest moje już ostatnie powitanie w charakterze rektora Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków podczas przedwieczy na olimpijskim. Zaczynaliśmy to z tymi samymi ludźmi, z którymi dzisiaj kontynuujemy, ale wiem od mojego wspaniałego następcy, pana profesora Stefaniaka, że będzie kontynuował przewieźć się na olimpijskim, z czego ja jestem absolutnie ogromnie, ogromnie dumny. Obecność Państwa o tym świadczy i tutaj chciałbym przyjrzeć z odniesieniem do słów, które się pojawiły, że zarówno za rok, proszę Państwa, mam nadzieję, że przez 100 lat i jeden dzień dłużej, to dzisiejsze święto, święto, które dedykujemy, no taka jest myślę idea aktywności, będzie kontynuowane, a ten dzisiejszy dzień, jestem o tym przekonany, to preludium, proszę Państwa, do tego, żebyśmy wszystkie dni w roku wypełniali obecnością Państwa, Państwa rodzin, dzieci, to w tym miejscu, w tym kampusie, proszę Państwa, bo ruch, Szanowni Państwo, jest w stanie zastąpić niemal każde lekarstwo. Nie ma takiego lekarstwa, które zastąpiłoby ruch, w związku z tym tego ruchu, w optymalnym oczywiście wymiarze, życzę Państwu pięknego dnia, satysfakcji nie tylko z udziału w tych pięknych imprezach, ale satysfakcji ze spotkania. Przewieźć się na olimpijskim, chciałby się rzec, nie tylko się przewieźć, ale się dosłoneczni na olimpijskim. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Na olimpijskim uważamy za otwarte.